Siema, z tej strony Masoński Airsoft i w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam szpej naszego kolegi Ignacego na 2021 rok. Nie zapomnijcie wejść na nasze Instagramy oraz zaobserwować nasz profil na Facebooku. Zapraszam do oglądania. Ignacy używa butów taktycznych składu Multicamio od Teaser. Ich zaletą jest to, że są wykonane z oryginalnego Multicamu produkcji Cry Precision oraz są bardzo wygodne podczas biegania. Spodnie to Helicon Hybrid Tactical Pants w kamuflażu Pancut Wildwood. Posiadają one bardzo dużą ilość kieszeni oraz są wyposażone w zamki IRKK. Zamiast tradycyjnego zapięcia na guzik posiadają rzep, przez co zwiększają możliwość regulacji. Posiadają również materiał typu stretch na udach oraz na kolanach, co zmniejsza niszczenie się materiału. Powyżej znajduje się pas firmy Emerson Gear w kamuflażu Foliage Green. Na pasie znajduje się ładownica na dwa magazynki pistoletowe, torba zrzutowa firmy Miltek oraz kabura na 911 Tokio Marui. Dodatkowo po lewej stronie znajduje się ładownica FAS na jeden magazynek M4. Chest Trick to kopia Spiritus Systems wykonana przez Emerson Gear z Cordury. Jest ona w kolorze Ranger Green, posiada 6 wkładek na magazynki M4 i jest bardzo wygodne. Wkładki można zmieniać w zależności od tego, jakiej repliki używamy. Po bokach na rzepy są doczepione dwie ładownice na radio, również od tej samej firmy. Jako ochrony wzroku używa on okularów Bolero. Poza tym na głowie nosi jeszcze komin taktyczny w kolorze Olive oraz kapelusz Buni również w kolorze Olive. Jak już wspomniałem, repliką boczną używaną przez niego jest 1911 firmy Tokio Marui w wersji Night Warrior oraz HK416 od Arcturusa. Jest ona w pełni stokowa, posiada jedynie kolimator i tłumik. Combat shirtem, który używa, jest MCDU w kamuflażu Pancut Wildwood od Helicona, a rękawiczki to Mechanicsy Fast Fity w kamuflażu Olive. To na tyle w tym odcinku. Zapraszamy do subskrypcji kanału, stawienia łapki w górę oraz napisania komentarza. Widzimy się następnym razem. Siema. Touch me some